Twoje cudowne imię. My w imieniu Jezusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelkim lękiem i nad wszelkim wstydem. W imieniu Jezusa ogłaszamy wolność na tym miejscu. Wolność na tym miejscu. Ojcze, ja modlę się, aby słowa, które będą głoszone, były powiązywane z wiarą ludzi. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa, aby słowo, które będzie głoszone, było powiązywane z wiarą ludzi. Wzywam Twoje potężne imię, Jezus, na to miejsce. My ogłaszamy, że w Jezusie jest moc, siła i zbawienie. Szokolorobasa kalaramasa, wywyższamy Ciebie, cudowny Święty Duchu, cudowny Święty Duchu. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób. Niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób. Niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób. Niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Jezus, chwalę imię Twe. Wznoszę pieśni uwielbienia, ciągle jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób. Niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszystkim, co ludzkie i naturalne, i ogłaszamy, że moc Twojego Słowa będzie przemieniała ludzi. Ojcze, my ogłaszamy, że moc Twojego Słowa będzie przemieniała ludzi. Ja teraz modlę się, aby każde słowo, które będzie wypowiadało, plądrowało ludzkie serca. Ojcze, ja modlę się, niech Twoje Słowo dotyka głęboko ludzi. Szokorobasa kalarabasa tonoroboso. Wzywamy Cię, wzywamy Twojego potężnego imienia, Jezus, nad całą Warszawą. Szokorobasa kalarabasa. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób. Niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Przyjaciele, tak jak tutaj wszyscy stoimy, opowiadamy Wam historię o tym, jak osobiście spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. To nie są bajki, to nie są jakieś dziwne opowieści. To są realne nasze przeżycia. Chcę Wam powiedzieć, jak ja spotkałam Jezusa. Chcę Wam powiedzieć przede wszystkim, że to, co do Was głosimy, to są słowa Ewangelii. I kiedy ja w swoim życiu zetknęłam się ze słowami Ewangelii, to musiałam zastanowić się głęboko nad tym, co słyszę, i zrozumieć, że tą Ewangelię mogę przyjąć lub mogę ją odrzucić. Jezus Chrystus był normalny. Historia o Jezusie to jest historia o zwykłym człowieku, który jako człowiek pokonał śmierć i pokonał grzech. Religia pokazała nam jakiegoś takiego dziwnego gościa, który jest malutki na rękach Marii, nic nie mogący i niewiele wiedzący. Ja w wieku 16 lat odeszłam z mojego rodzinnego domu i związałam się z człowiekiem, który
był w zorganizowanej grupie przestępczej. Czemu tak zrobiłam? Zrobiłam tak dlatego, że mocno czułam się niebezpiecznie, bałam się o swoje życie. Moi rodzice prowadzili takie życie, że ja nie czułam się bezpiecznie i związałam się z kimś, kogo się wszyscy bali i kto miał respekt. Czułam się na tamten czas przy nim bardzo bezpiecznie. Jako młoda dziewczyna imponowało mi takie życie. Wiecie, jak to jest. Szukamy bohaterstwa. Wiesz, jak to jest. Oglądasz filmy o bohaterach i cię podniecają te filmy. Ponieważ Bóg nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. I ja też tak miałam. I nie chcę się wdawać w szczegóły, ale moje życie bardzo szybko stało się życiem upodlonym. Oglądałam rzeczy takie jak z filmów. Oglądałam dealerów, którzy handlowali narkotykami. W moim domu były składane bomby i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Przyszedł taki moment, że człowiek, z którym wtedy się związałam, poszedł siedzieć do więzienia na bardzo krótki wyrok. 10 miesięcy. Różne rzeczy umiał sobie w swoim życiu załatwić, ale tego krótkiego wyroku nie umiał. I w przeciągu 3 miesięcy napisał do mnie list z więzienia i powiedział mi, że spotkał Jezusa. I wiecie, ja różne kity słyszałam, jako osoba, która widziała kryminalistów i gangsterów z pierwszych stron gazet. Widziałam i słyszałam wiele kitów. I mówię sama do siebie, zwariował, poznał Jezusa. Absolutnie nie wierzyłam w to, co do mnie napisał, ale pojechałam do niego na widzenie. I chcę ci powiedzieć, że tam, w tym więzieniu, na tej sali widzeniowej zobaczyłam człowieka o zupełnie innej twarzy. Nie człowieka zresocjalizowanego, ale człowieka, który przez którego oczy, dziś to wiem, wyglądał Jezus. I on do mnie mówi, że on przeprasza mnie za wszystko, co mi w życiu złego uczynił. Ja mówię, wow. I absolutnie nie dotykało to mnie wtedy na tamten czas, ale kiedy wrócił do domu, to zobaczyłam, że żyje tak jak mówi. Zobaczyłam realnie przemienionego człowieka. Kiedy był w grupie przestępczej, to żył jak przestępca, ale kiedy ogłosił, że Jezus jest jego Panem i jego Zbawicielem, to widziałam uczynki godne upamiętania. Widziałam człowieka, który żyje tak jak mówi. W starym życiu kradł i żył z ukradzionych pieniędzy, ale potem, kiedy wrócił, to na kolanach z Biblią w ręku modlił się i mówił: Boże, naucz mnie pracować, naucz mnie zarabiać kasę na moją rodzinę. I wiecie, ja się tak przez 1,5 roku przyglądałam na jego życie. I ja w moim sercu byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. I mi się wydawało, że... Bo ja często słyszałam takie słowa, że ktoś się nawrócił. Myślałam, że to jakaś tam korba. I mi się wydawało, że nawrócić się potrzebuje człowiek, który jest tak naprawdę w naszych oczach jakimś złym człowiekiem. A ja byłam taka sprawiedliwa. Ale mówił do mnie słowa Ewangelii, że musisz narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Ja mówię, ja? Mi się wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą tak naprawdę wiele wspólnego. Jezusa zabili, a ten człowiek, z którym wtedy żyłam, chciał mnie zabić. On tutaj dzisiaj stoi, to jest on i jest moim mężem. I wiecie, to jest prawdziwa historia, to nie jest jakaś zajawka z kina. To jest historia naszego życia. On był przestępcą i chciał mnie kiedyś zamordować. Przystawił mi pistolet do głowy, a potem jak się nawrócił, to mnie zaczął przepraszać za swoje zachowanie. I powiedział do mnie, że ja też dobrze by było, żebym oddała życie Jezusowi. Ja mówię, wow, wariat. Ja uważałam, że Boga się przeprasza za coś, co się złego zrobiło, a ja absolutnie nie czułam się winna za nic. Byłam bardzo sprawiedliwa w mojej duszy. Mi się wydawało, że, tak jak powiedziałam wcześniej, że Jezusa zabili, a mnie chciano zabić, to ja pójdę żywcem do nieba. Ale On mi cytował Biblię, otwierał przede mną Biblię i mówi: Ty, twoje uczynki są jak splugawiona szmata przed Bogiem. Zbawienie jest za darmo, nie z uczynków, aby się potem nikt nie mógł przed Bogiem chlubić. Zbawienie jest z łaski, za darmo.
I wiecie, żyjąc z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, moje życie zostało też utopione po uszy. Zostałam wciągnięta w współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej i kiedyś do mojego domu przyjechała policja i ja zostałam aresztowana. Tak jak teraz, tak jak przed wami stoję. To jest real, o czym wam opowiadam. Skuli mnie w kajdany i powiedzieli, że są na mnie takie dowody, że nie wiadomo, kiedy wyjdę na wolność. On jest dzisiaj moim mężem. Wręczył mi wtedy do ręki 10 zł i powiedział do mnie: nie bój się, wrócisz. On był zbawiony, znał Boga, a ja miałam portki pełne. Wiecie czego? Bardzo się bałam. Biblia mówi o czymś takim jak dół zagłady. Ja w moim życiu wtedy stanęłam w takim dole zagłady. I w ogóle przypominały mi się słowa, które on do mnie mówił, że Bóg jest żywy. I ja wtedy wewnątrz swojego serca zawołałam tak: jeśli jesteś żywy, to nie może być martwy, bo martwy mi nie pomoże. Jestem w tak trudnej sytuacji życiowej. Jestem skuta w kajdany. Grozi mi kryminał. Co ja mam zrobić? Kto mi pomoże? Matka, ojciec, skorumpowana policja. Kto mi pomoże? Mówię: Boże, jeśli jesteś żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I stanęłam przed prokuratorem. I prokurator do mnie powiedział, że stosuje wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. I coś ci powiem, dla mnie, dla ciebie to nie musi być cud, ale dla mnie na tamten czas to był cud, ponieważ po ludzku ta sytuacja była nie do rozwiązania. Kiedy wróciłam do domu, to wiedziałam, że nastąpił jakiś cud, ale ja dalej nie miałam takiej potrzeby, aby oddać Bogu swoje życie. Biblia mówi, że przyjdzie Duch Święty i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I kiedy zaczęłam czytać tą Biblię, ja mówię: Boże, ja Cię naprawdę nie mam za to przeprosić. Ja się wręcz czuję w moim życiu ofiarą. Ofierzę się jeszcze, chyba coś daję. W ogóle mówię: o co chodzi? I kiedy zaczęłam czytać tą Biblię, to przeczytałam coś takiego, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I chcę ci coś powiedzieć. Ja w swoim życiu byłam tchórzem. Na wiele rzeczy miałam ochotę, ale lęk nie pozwolił mi tych rzeczy zrobić. I ja w moim sercu popełniłam, w sercu moim, a Bóg wszystko podniósł do rangi serca. Ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. W swoim sercu spałam z co drugim facetem na ulicy. W swoim sercu byłam złodziejem, prostytutką, chamem. Rozumiecie? Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli! I ja wtedy sama we własnym pokoju klęknęłam i powiedziałam: Jezu, w takim razie ja Cię potrzebuję. Poczułam ciężar moich win. Potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mnie. Zamieszkaj we mnie. Wypełnij mnie swoją obecnością. I teraz chcę Ci pokazać różnicę. To jest dalej mój mąż. My się nie rozwiedliśmy i się nie zostawiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty to jest moc do realnej zmiany życia. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o Świętym Duchu. On mieszka we mnie. On mnie wypełnił i dał mi moc do tego, abym panowała w swoim życiu. I ja doświadczyłam realnej zmiany. Ja doświadczyłam tego, że moje grzechy zostały przebaczone i ja przebaczyłam największemu winowajcy w moim życiu. I dzisiaj z nim żyję i on jest moim mężem. Rozumiecie? Nie daj się wkręcać religii, dziwnym uczynkom, kłanianiem się przed ołtarzem, czytaniem Biblii bez spotkania z Jezusem. Po co czytać Biblię? Na nic ta czytanka bez spotkanka. Najpierw musi być realne spotkanie z żywym Bogiem, z tym, który przemienia, z tym, który wstał z martwych.
Miałam raka piersi i zostałam z niego uzdrowiona. Czemu? Bo Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty pokonał śmierć, grzech i chorobę. Nie opowiadamy wam głodnych kawałków, ale opowiadamy wam o Królu Królów i Panu Panów, który może dzisiaj przyjść do twojego życia i może je zmienić, ale musisz zapragnąć. Ja zobaczyłam, że moja sprawiedliwość jest jak obrzygane ubranie. Zapragnęłam Jezusa. Nie mam dzisiaj innego życia oprócz życia w wierze w Syna Bożego, który umarł za mnie i zmartwychwstał. Nie boję się śmierci, bo wiem, że kiedy zamknę swoje oczy, to spotkam się z Jezusem. Nie boję się wirusa, bo mam Jezusa. Oddałam moje ręce we właściwą władzę. Oddałam moje życie w konkretne ręce. Dlatego ja dobrze decyduję w moim życiu i mam dobrze. Jestem zdrowa, jestem mamą, jestem żoną, jestem szczęśliwa. Jestem spełnionym człowiekiem. Duchu Święty, ja modlę się, abyś dotykał ludzi. Przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja modlę się, niech moc twojego słowa, niech twoja potężna obecność dotyka teraz ludzi. Szumlo, szakarama santo loromoszo, wywyższamy ciebie, uwielbiamy ciebie, uwielbiamy ciebie, uwielbiamy ciebie. Szekelemese.